Znaczy podejrzewam, że ktoś to jeszcze gra. Te dungeon runy. Ale no nie jest już jakiś taki na topie. Niestety. Morgul kontra Uther. Będę walczyć z honorem. Będę walczyć z humorem. A, będzie. Niech będzie i tak. Roi koleś. Co ci się udało? Okej. Okidoki, to sobie zabijemy i zagramy sobie drugie od razu. I zagramy sobie drugie. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Walczymy dalej. Szczerze powiedziawszy, bardziej spodziewałem się wskrzeszenia, no okej, okay. Mógłbym w sumie sprawdzić bronią. Mimo ten maluśki misplay, no może nie taki maluśki, bo ten misplay możemy wielkie przegrać. Udało mi się. A mi się nie udało. No i co? No i mam laga. No to siadło. W następnej turze mamy nefrytka w tego. Problem jest z tym, że nie mam nic specjalnie ciekawego. Okej. Robimy tak. Okej, czyli to nie jest wskrzeszenie. To może być Noble Sacrifice. Hej! Wulkan. Czy ja chcę grać Wulkan? Wydaje mi się, że nie odczuwam takiej potrzeby. Nie jakiejś bardzo pilnej. Zagram sobie tak. Niestety mam 5 życia. Nie za dużo. No już mam 2 życia.
Jedno życie. Super. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 16. Do odważnych. A nie, okej, okay, jest spell damage. Stół wyklirowany. Mam prowokację. Kiper mi się wypierdzielił. Ile czy on mi się wyłączył? Nie. A, jaszczurka. Super. Drugi wulkan. Nieźle. No, ciężko to widzę. Unstable evolution. Trafiłem prowokację. Ciekawe, jaki streamer, youtuber się podoba Matiemu z wyglądu. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. A, super. To jadę. Jak za pierwszym razem tym deckiem szło? Spoko. To teraz nie idzie. Panie, ja nie. Jaina! Coś się dzieje. Panie, ja nie. Niech mi pan da siły. Rojwać panu. Okej, okay, dobry start. Jeszcze tura sekret 2-1-3-3. No cóż mogę powiedzieć. Dzisiejszy dzień chyba nie jest dobrym dniem nagraniem w ten Hearthstone. Wyjątkowe odkrycie!
Możemy założyć, że to są eksplozujące runy. Mamy wiele tajemnic. Czy można powiedzieć, że taki przyjemnika dosłownie ci się kontrują? Nie wiem, jak chcesz to mów. Jak chcesz to mów, ja nie zagłębiam się w temat aż tak daleko. Gotowe. Iceblock? Chyba Iceblock. Wyzwól swój potencjał. Hej, GG. Moc jest na wyciągnięcie ręki. Musisz tylko po nią sięgnąć. Spali mnie direct damage'em szybciej niż ja go zabiję. O panie, weźcie mnie, trzepnijcie w łeb. A, dzisiaj poniedziałek, no tak. Wszystko jasne, to wina poniedziałku. Moc jest na wyciągnięcie ręki. Musisz tylko po nią sięgnąć. Gotowe. Ginę od Firebola i pinga. Kurde, dałbym głowę, że jak grałem tym deckiem przed weekendem, to szło bardzo dobrze. Idę poszukać. A dzisiaj no normalnie... Aha, ja 5 gier zagrałem. Nie no, ale 4 wygrałem, jedną przegrałem. A dzisiaj kuźwa, no w ogóle nie mogę się przełamać. Cudownie. Kontra Anduin. Który zwykle wstaje? Różnie. Czasem o 10, czasem o 11. Nie ma reguły. Czasem o 13. No i koleś. Daj koleś. Często jestem rozpoznawany na ulicy? No, raczej nie. Przynajmniej bez przesady. Jesteście
Graj. Oh my god. Sida, co ja mam dzisiaj zrobić? Wstanę, muszę jechać do zakupy, muszę jechać kupić drzwi. Trzymaj ci w ryj. Muszę coś ponagrywać, mogę postreamować. Jak kończę streamować, muszę iść spać, bo pojutrze muszę wcześniej wstać, bo rano wyjeżdżam. O, fajnie. Czy będę w tym roku na IEM-ie? A ilu z nas streamerów, których nie będzie? Co rok na IEM, na który jadą wszyscy, jest milion pytań, czy ktoś tam będzie. Nie czaję was, szczerze powiedziawszy. Bo nie wiem, czy któryś z bardziej rozpoznawalnych youtuberów albo streamerów się tam nie wybiera. Ale odpowiadając na pytanie, tak, będę. Stań po mojej stronie. Wulkan. Nice. Coż to takiego? Nie, a cały świat drży. Witaj w mojej sieci. Poszukajmy zaginionej parki. Gotowe. A niech będzie Grajsa. No ty bardziej rozpoznawalnych nikt nie pyta. Miałeś mówić plan tylko do 12 godzin naprzód, a przez to... A przed chwilą to co? Przed chwilą nie odpowiadałem, czy coś nagram, zagram, pogram, postreamuję, czy cokolwiek innego. Okej. Chodzi kres, a może nawet i wykres. Dam ci spokojnie. O. Proszę mi jest obdykować jakiegoś krapu. Oddaj swoją moc. Chcecie wiele spontaniości. Tego typa strajdujemy i graj. Kurde, tylko żebym nie dostał krzyku. Przerażający krzyk to jest chyba najbardziej irytujący remuwal. Ponieważ, że tracisz wszystko, co masz na stole bez względu na wszystko i nawet akordnie nie działają. Bo jeszcze później ten gówniany krab, który ci ktoś wrzucił do deku, dobierasz. A najciekawsze jest to, że zazwyczaj dobierasz go, znaczy jednego z nich zaraz od razu na starcie. A, super. A, jebiście. Żajebioście po prostu. Lubisz igrać z ogniem? No. Uff.
No nawet coś wygrałem, którą mamy. A to jeszcze jedną gierkę sobie klepniemy i będę uciekał. Morgul kontra Gul'dan. Kontra Gul'dan. A elo wszystko. Ma być. Może bądź. Zono. Strong. To jest trochę przypałowe. Gramy tak. To traduje jedno, broń traduje drugiego. W następnej turze gramy to, w piątej turze gramy to. Ej, stafić. A, zabiję to. No i wujek niestety z planu. Teraz coś jesteśmy w stanie wrzucić na stół. Tylko co ten dealer tu jest? Ale on ma 6. Ja nie mam prowokacji, to jest problem. Dungward. To mam 1 życia. To mam 1 punkt zdrowia. Prowokacji sobie nie wyciągnę, bo nie mam jak. Mogę rzucić to, licząc na prowokację. Ja się mogę poddać. Dobra, starczy tych gierek na dzisiaj. Nie.